Ja pierniczę. Siemanko, ja jestem Lucek i zapraszam na kolejny odcinek. Patrz, to jest aż tu. Ja pierniczę. A my dla porównania przejechaliśmy sobie tylko ten mały kawałek tutaj. I zajęło nam to 4 minuty. No dobra, spróbujmy sobie. Chodźmy tu, przenieśmy się. I teraz jakie autko? Czy to nie jest dragster czasem, czy coś? Tak czy inaczej będzie pasował tutaj. O, i patrzcie, to są prawdziwe, realne marchewy, takie jak powinny być. One są widoczne tylko przez ułamki sekundy, no nie? Te marchewy, nie tak jak, wiesz, w Need for Speedach czy w Fordzie. I nie zawsze się pojawiają. Mega. Dobra, gotowi? O kurczę, ale on zwrotny jest. O! Bo on ma też taką bardziej cywilną wersję. Wtedy wygląda w miarę okej, okay, ale to jest coś innego. No co oni tutaj tak skręcają na ciebie? Chyba specjalnie tak zrobili, żeby wiesz. Coś nie słyszę, ten, momentu zmiany biegu. O kurde, coś uderzyłem. Nawet nie czułem tego, ale coś tu się urwało. Dobra, weźmy sobie może bardziej cywilną wersję tego auta, bo ta jest jakaś przesadzona, ciężko go opanować. O, nie ma ich, dobra. Zobaczcie, 270 km na godzinę. Porównaj sobie to do Fordzy, nie? Jaka różnica. 309, zobaczcie, 309 to jakbyśmy już w cyberprzestrzeń weszli. A w Fordzie to przy tym, przy takiej prędkości to usypiasz. Ale długie, ty. 326, 8, 9. Ja wam przypominam, że tutaj trzeba tam paliwo tankować, może ci się skończyć. Chyba biegi nam się kończą. Musimy wziąć szybsze auto. 330 to jest V-max tego auta, ale patrz co tu się dzieje w ogóle. Ja pierniczę. Jakbym teraz przywalił w coś. To koniec by był, nie? Cały czas cisnę gaz do końca. To jest już koniec drogi? Łooo! Bam! Jala! Co tu się wydarzyło? Ej, z samochodu nic nie zostało. Zostało tylko to, co z tyłu, nie? To jest idealnie ta ciężarówka na samym końcu, żebyś mógł sobie czołówę zrobić. Piękne. Dobra, to ja proponuję wziąć szybsze auto. Ej, to jest bez dwóch zdań. Najszybsza autostrada, w jaką. Nie wiem, chyba w jakiejkolwiek grze grałem. To się nazywa Velocita. 385 km na godzinę. Sprawdzamy to, jechaliśmy teraz tylko 330. To było i tak szybko. A teraz mamy wersję tego samochodu stuningowaną maksymalnymi jakimiś częściami. Oh.
już nie Lobster, szkoda trochę, nie? ...385 km/h, lecimy. ...360... ...60... O kurde, tutaj czuć tą prędkość. Patrzcie, jak szybko stację miniemy. Ciung! Jakiś ruch uliczny jeszcze został? Wow! Nie wyrobiłem na zakręcie, kurde! Ja pierniczę! Ale ty, wiatr wieje mi od tej kierownicy teraz, człowieku! Ja bym mógł sobie zrobić z tego wiatrak, od tego wypadku. Dobrze, że mam rękawiczki, to mogę, wiesz, bez problemu złapać, nie? Patrzcie na to. Ale samochód całkiem nieźle się trzyma, jeśli chodzi o całokształt, nie? Po czymś takim. Spróbuję tam ten zakręt jeszcze wziąć. Tak, w Fordzie by zrobił drift i jechał dalej, no. Pewnie jeszcze byś przeleciał przez piramidy i świątynię. Wylądowałbyś na dachu, potem na cztery koła i elegancko. A tu musisz grać od nowa. Musimy uważać, tam za stacją benzynową jest ten taki delikatny zakręt. Trzeba tam zwolnić do 330 gdzieś około, albo jeszcze wolniej. O! Ale długa prosta. Co to było? Ej, w tym samym miejscu prawie. Coś mnie podbiło. Fucking man, what the hell. Co wy na to?